Cześć tu Oluś i tatoś, siemanko, niezłe bracianko. Bracianko. Dzisiaj bierzemy pranie. Nie bracianko, tylko oglądamy, recenzujemy wasze prace i wybieramy trzy najlepsze. Do wygrania, jak pamiętaliście, dwa mystery boxy i koszulka, nagroda, pocieszenia. Ale mamy też nagrodę specjalną dla jednej osoby, ale to powiemy w trakcie nagrania. Chyba, że ją wybierzemy, no że ją, bo albo ja... jedną nagrodę główną, czyli jeden mystery box wybiera Oluś, jeden mystery box wybieram ja i koszulkę wybierzemy wspólnie razem i być może opowiemy o tej nagrodzie specjalnej dla jednej osoby. To tyle, zaczynamy, co, lecimy do oglądania prac i jak obejrzymy wszystkie, podejmujemy decyzję. Olusiu, Ponczusiu, 3, 2, 1, 8, 5. Zaczynamy, lecimy do ekraniku. A nie, to nie najpierw, to nie, stop. Zanim do ekraniku, przepraszamy was najmocniej. Ale tam subskrypcje i dzwoneczek, to też, bo zapomnieliśmy ostatnio. Ale pokażemy wam najpierw prace, które przyniesione zostały osobiście przez Jasia. Ale one są też na komputerku, żebyście lepiej widzieli, bo nie wiem, czy dobrze zobaczycie, no pokazuj. Pierwsza, profesor K. Profesor K. Kolorowy. I tutaj jest podpisał jest, po, się. Jest podpisane. Jakby to ma 5 latek. Jaś. Już prawie 6. Jaś. I druga praca. I druga praca, wydaje mi się, moim że ta zdaniem, jest ładniejsza. Ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem to ładniejsza. Ja myślałem na początku, że to jest lodóweczka, a to jest Enigma. No ja ciućma jestem, trochę nie rozpoznaję. Dobra, lecimy. To są dwie prace zgłoszone. Osobiście będą też w komputerku. Lecimy. Pracamy, które dostaliśmy na maile, więc przenosimy się na ekran. Mamy na razie pusty, tu mamy konkurs Mystery Box. Jak widzicie, gdzie jest myszka? Myszka, jest myszka. Otwieramy go. Otwieramy go? Gdzie on się otwiera? On się tam otworzył, tutaj ma się otworzyć. Dobra, jedziemy. Zaczynamy od... Nie wiem, czy to była pierwsza, powiedzmy, że to była pierwsza praca, która do nas... Ale to czemu tam to się to robi? Tu ma się robić. O! Dobra, jest to pierwsza praca. Kogo? 9 lat. Gra. Gdzie to jest podpisane? Gra. Gra. 9 lat. Grażyna? Nie, to jest jakiś chłopak. Tylko, że nie wiem, coś źle jest podpisane. Ale nie szkodzi, jakby jak wygra, no to mamy w mailu napisane dokładnie, co jest, jak ma na imię, bo było przesłane. Lecimy, to coś powiemy. Bardzo fajny pomysł, tak właśnie w stylu jak nasz obraz Brusa. Ja właśnie oczekiwałem na takie rzeczy. O takie rzeczy, żeby było jak najwięcej kolorów. Postać złożona z różnych kolorów, żeby tworzyła cały rysunek, tak? I też, żeby była ładna kontura. W sensie tak ładnie obrysowana. Ładnie obrysowana. Lecimy z drugą, poczekaj. O! Poczekaj, dobra, niech będzie tak. Tutaj Szymon, 9 lat. Czadzior, ta praca. Piękna. Piękna, Olusiowi też bardzo się podoba. Chyba jeden z faworytów, ale nie jeden będziemy... Jeden z faworytów. Nie będziemy zdradzać, ale nie wiem, czy twój, czy mój, nie? Jedziemy dalej. Następna praca, Franek, 6 lat. Fajnie kolorowo, ale nam bardziej chodziło o to, żeby był jakby obraz, tak? Jedna postać pomalowana kolorowo, ale nam bardzo się podoba, bo ty lubisz też historyjki, taki komiksik, tu coś się dzieje, tu walczy. Tylko ja wolę takie szczerze, żeby nie było, nie obrażam was, ale ja wolę takie komiksiki, w których jest więcej napisane. Więcej napisane, no, ale ty już umiesz pisać, a on jeszcze nie umie pisać pewnie, bo ma 6 latek, a jak umie to tak słabo jeszcze. Ale tu jest na przykład fajnie, że walczy... To wygląda trochę jak torcik. To z są tym, pankejki. Pankejki walczą z Donatem. Nie Donatem, tylko z Donatem. A tu jest ten robot. A tu jest ten robot szóstej. Tu jest jakiś pełno walki, tu jakiś czołg. Tu nie wiem, kto to jest na tym. Tu profesor K. Fauny. Okej. Okay. Franek, lat 6. Super praca. Fajna. Bardzo fajna. Tylko nie wiem, czy to jest szubienica. Czy to jest latarnia? No nie wiem, może nam napiszą i czy opowiedzą. Może to jest wielka i... Kolejna praca, to nam się też podoba, no, Milena, 10 lat. Podoba nam się, bo co prawda, że nie jest w tym stylu, co chcieliśmy, żeby były na przykład postać jedna, jak tu widzicie, budynek cały niebieski, żeby on był w różnych kolorach, bo o to nam chodziło. Ale jest kolorowa, ale bardzo nam się podoba, dlatego że mamy ten zestaw profesora K, to było laboratorium profesora K. Tak? Bo tutaj była ta energia, tak? I jest taka, w ogóle
Ten bloczek jest podobny trochę jak mieliśmy zrobić w Minecrafcie, co tworzyliśmy Kaboom City. Seria czwarta, bardzo fajnie, bardzo ładnie. W ogóle napiszcie, czy chcecie na moim kanale taką serię z Minecraft Nieba. Minecraft Nieba, napiszcie. W komentarzu. My musimy wrócić do swojego Minecrafta, ale nie mamy ostatnio czasu. I też do Kaboom City. Dobra, lecimy dalej. Bardzo ładnie, Milenko, super praca. Też mi się podoba. Jakie szanse są, tak dla wszystkich powiem. Są. Kazumki Krystian lat 7. Jest narysowany ładny Kazumki. Są kolorki, ale nam chodziło o to, żeby ten Kazum był w różnych kolorach, żeby tu zamiast żółtego był trochę żółty, pomarańczowy, czerwony. Ale tłumaczę, żeby każdy zrozumiał, o co nam dokładnie chodziło, tak? Przechodzimy. Ale bardzo ładna praca. Przechodzimy dalej. O, to jest coś w tym stylu. To jest fajne. Tatuś Oluś, Michał 8 lat, Zinx. I tu jest chyba energia. Tak, to jest energia Kazum. Kazuma, chociaż jest SK. No, Kazuma, bo to jest SK. Nie SK, tylko piorun. Bardzo fajnie, podoba nam się. Brawo, Michał, 8 lat. To mi się bardzo, ale to bardzo, bardzo podoba. To była chyba jako pierwsza praca, która do nas przyszła. Franek, lat 6. Wydaje mi się, że rodzice pomagali, ale może obrysowali, on tylko mazał pędzelkiem, bo widać, że to jest farbami zrobione prawie identycznie jak brus. Naprawdę super rozkaw, piękna praca. No, brus jest zrobiony farbami. Farbami. Lecimy dalej. Farbami. Oskar, 10 lat. Oskar też historyjkę, też jest kolorowo, ale tak jak tłumaczyliśmy, nie zupełnie o to nam chodziło, ale piękna praca. Super Kazum Blast zrobiony. Oluś fajny, tylko Oluś nie jest taki gruby, Oluś jest taki chudy jak mój ten palec. Ja przepraszam bardzo, ja mam... Porównamy. No bardzo. No tak się mówi. Okej, okay, lecimy. Ja i wypraszam sobie, ja nie jestem taki gruby jak tu. A może będziesz w przyszłości. A może, może. O, super praca połączona z naklejeczkami, bo tu są chyba naklejki. Super film z Kinga. Lat, o coś się tam ucięło. Lat chyba 11, jeżeli dobrze tak pamiętam. Lat 11, subcio. Bardzo fajnie, bo w tym stylu, co chcieliśmy, narysowany jest Kazum Blast. Chyba to jest, nie? Co? Jak Kazum Blast? A to nie jest Kazum Blast? To jest Kazum Blast. No właśnie, no to co ty gadasz? Super, super Kinguś. Jedziemy dalej. O! To jest fajna praca. Nie widzę podpisu tutaj, ale podpis chyba... Poczekaj, ja nie mam jak teraz sprawdzić. To jest bardzo fajna praca. Gdzieś podpis pewnie jest, tylko się może tu ucięło. Nieważne. To jest właśnie w takim stylu, jak nam się podoba. Tobie też się bardzo podobała. A zwróciłeś uwagę, że większość Kazum Blast narysowała? Tak, zwróciłem. Bardzo fajnie, no bo to z ostatniej, dziesiątej serii. Z dziesiątej, tak, z dziesiątej Kazum Blast. A z której? A z dziewiątej, bo ta seria była głównie w Polsce, dziesiąta dopiero będzie w Polsce i dlatego dziesiątej serii. Rescue Force to była dziesiąta, a tamta poprzednia Guardians of Kazum chyba, tak? Tak. Guardians of Kazum. Dobra, lecimy, kolejny Kazum Blast. Kacper, 9 lat, super, bardzo podobny, to jest chyba brat, bo w tym samym stylu, bardzo podobnie, brat Kingi, tylko jest młodszy i widać, że ktoś mu obrysował, a on fajnie pomalował, ale naprawdę bardzo fajnie, kolorystycznie, o to nam właśnie chodziło. Jedziemy dalej, też mi się bardzo podoba to, Oluś myślał, że na początku, że to nie jest narysowane, tylko, co ty myślałeś, że co to jest? Że to jest takie na komputerze. A, że na komputerze zrobione, ale to widać, że to taka malowanka, nie wiem jaką techniką, napiszcie w komentarzu, jaką to techniką bo było ja tu nie... Sprawdźcie, zatrzymajcie sobie film i sprawdźcie, czy gdzieś tu widzicie... Ale jak zatrzymali, to nie sprawdzą teraz. Gdzieś tu widzicie biały kolor. Biały kolor? Ja widzę. W dwóch miejscach. Gdzie? Myszkę. Tu tło. Nie będę zdradzał. Ale nie chodzi mi na to. No to ja nie będę zdradzał widzom, ja tu widzę dwa. Gdzie? No to jak zdradzę, to już będzie. Dobra, lecimy dalej. Potem ci powiem. Lecimy dalej. Krzyś, 4 lata. Właśnie o takie nam chodziło, tylko szkoda, że nie jedną postać dużą, tylko kilka małych, różne zinksiory. Bardzo fajnie. Krzysiu, superowska praca. Lecimy dalej. To jest właśnie Krzyś, uśmiechnięty. Pozdrawiamy cię, Krzysiu. Machamy do ciebie. Pomachaj do Krzysia. Hej. Dobra, lecimy dalej. I tu super praca, Szymon.
lat 8, naprawdę kolory, wszystko revelation do competition. To na podium jest. Zresztą tak jak, bo ja wrzucałem do nas na społeczność i ludzie głosowali, która praca się podoba, to ta też ma najwięcej chyba tam procent z tych 4, bo po 4. Tutaj Filip lat 6, jest bardzo ładny Zinks. Nie wiem, czy to jest puszka, czy... Który to jest, myślisz? To jest ja. A co? No powiedz mi, o, jest, jak to ja nie jest lubię, Mr. jak tak King. Jakby. To jest Mr. King. A no tak, Mr. To teraz ja zrobię. O, to jest Mr. King. Wrzucę klapnięcie. To z tą scenkę. Dobra, bardzo fajny Mr. King, ale chodziło tak, jak mówiłyśmy wcześniej, żeby było jak najwięcej kolorków. To jest bardzo fajna praca. Super. Super praca, tylko szkoda, trochę mało wyraźna jest, nie? To jest super, zobacz. Tutaj nowy ultrarzadki. Tutaj nowy. I tutaj kolor nowy saszetki, patrz. To dwa ultrarzadki, zobacz, trafił się twój i mój jest. Ej, patrz, jak fajnie zrobiony jest. Szymon. Dziewięć lat. Super, różny kolor. Zrobiony. I zobacz, tutaj jeszcze no, i tutaj taki skrzydła. Bardzo ci się podoba Super Things. Super. Bardzo fajnie, naprawdę super rysuneczek. 9 lat. Super. I ty jesteś super ja uśmiechnięty. Szymon. Ja mam brodę. Super, naprawdę. Czadzior. Tutaj Antoś, lat 9. Też naprawdę widać, że tam miało odszkicowane, ale... Nie wiem, czy widzicie dokładnie, jak to jest, jaką techniką. To jest pewnie pędzel maczany i takimi kropeczkami w różnych miejscach, różne kolory i to jest naprawdę super praca. Ja wam praca. Coś powiem. To jest praca kogoś niepełnosprawnego. Jest to... Antoś jest lekko niepełnosprawny. Zresztą będziemy mieli zdjęcie. Życzymy mu zdróweczka i jak najszybciej rehabilitacji, niego, żeby był w 100% sprawny. Dla niego będzie dodatkowa praca. Znaczy praca? Na początku. Nie, w sensie, praca. Nagroda. Nagroda. Chyba, że wybierzemy. Niespodzianka, chyba, że będzie w tej pierwszej trójce, to wtedy nie, ale jeżeli nie będzie w tej pierwszej trójce, to wyślemy mu coś, znajdzie, poszukamy u siebie jakieś fajne dzięksiory i mu wyślemy, tak? Mhm. Dobra, lecimy dalej. O, to jest Antoś. Pozdrawiamy, Antosiu. Zdróweczka ci życzymy i rehabilitacji, żebyś był jak najbardziej sprawny i żeby było wszystko u ciebie w porządku i żebyś był wesoły i szczęśliwy. Lecimy dalej. Lat 5 Mikołaj. Super, też fajnie, kolorowo, ładnie. Malowane farbami, super, naprawdę jak na 5-latka, revelation, the competition, prawda? Kolejna praca, tutaj widać, że wydrukowane są, malowane ręcznie, ale Adrianek ma 4 lata, wiadomo, że sam by czegoś takiego nie narysował. Więc też fajnie, że w ogóle bardzo dziękujemy, że pracę wysyłacie. Wiem, że niestety nie wszystkie wygrają, że wygrają tylko 3. Ale nie mamy tyle nagród. Z miłą chęcią byśmy jak mieli, to byśmy wam rozdali. Dla każdego po jednym zinksie. Ale to żeby to wysłać, to już masz za samą paczkę około 10 zł, żeby to wysłać, to już masz 32 prace były chyba. 320 zł. Człowieku, ja tyle za prąd płacę. Niestety. Niestety nie mamy za bardzo pieniążków, ale wszystkim bardzo dziękujemy. Staramy się, żebyście byli szczęśliwi. Adrianek, druga praca. Nie, to ten sam Adrian, nie. Drugą pracę. Kazum Kida, bardzo fajne. Kit Kazuma mi się cały czas to myli, tobie też, nie? Nie. Super, nie. Brawo Adrianku, superowsko pomalowane. Kolejny, też bardzo fajny, Jan, 5 lat, kolor flash. Fajne. Coś fajnego powiesz? Właśnie fajny jest, ale w ogóle jego głowa jest tak kolorowa, nie wiem czy widzicie tutaj, pokazuję myszką. Normalnie jeszcze jest. Tak normalnie kolorowa, czyli... Naprawdę można toczka w toczkę trafić w nasz gust odnośnie obrazu. To też superowska praca, też mi się bardzo podobała. 9 Mikołaj lat 9. Michał lat 9. Super praca Michałku. Naprawdę revelation, the competition. Bardzo fajnie, też była jedna z pierwszych prac i bardzo mi się podobała. Masz brudny okular, daj mu ci przetwer, co? Jedziemy dalej z koksikiem. Teraz tutaj jakaś historyjka, dużo popisane. Pytania od Oskara. Może który was ogląda? Neon Blast jest odpisany, ultra rare. Kazon Blast, 11 lat. Kazon, nie jesteś... mogłeś przeczytać kogoś, kto ma 11 lat. Ja nie mogę przeczytać Tobiaszka, który chodzi do 8 klasy, bo każde pismo jest inne. Niektórzy trochę brzydziej piszą, niektórzy ładniej. Ja na przykład też brzydę. W sensie ma takie... Ma dyslekcję, no tak. Dysgrafię, czyli ma problemy tam z błędami, z jadaniem słów.
Jedziemy bardzo fajnie. Dziękujemy, Oskarku. Pozdrawiamy Cię, 11 lat. Hej, pomachaj. Tam. Jedziemy dalej. Oskar, lat 10. To było. A może już. To jest ten? To już było. To było? To już było, tak. A to było. To może mi się coś zdublowało. Ultra... Ale nie, Czarek. Bo to było na innym miejscu. To było na dworze. Czarek, 4 lata. Ładnie, bardzo. Bardzo fajnie. Lata. No myślę, że ktoś pomagał, chyba że ma taki talent, ale bardzo fajne postacie zrobione, kolorowe. Super. Bardzo fajnie. Brawo, Czaruś, ty. Teraz Bartek, 7 lat, test superosko od Lotosko. Ciekawe jaką to techniką, bo to jest tak wygląda, jakby było trochę posypane, nie? Zgadza się? Mhm. Okej, okay, jeszcze tu, tutaj jak rysował, to widzisz? A nie, to jest jak rysował, tak, to jest ten. Jak rysował tego chyba, tak? Tak, nie, to nie jest ten. To jest ten. A nie, to jest ten, Czarek, lat 4. Bo to jest ta postać, zobaczysz, patrz. Na pewno to nie. To jest ta postać, tu jest ta rączka i tu są te główki, zobacz, zobacz. To jest to. Prawda, no napisz. O, widzisz? Tak, widzisz teraz? Zobacz, teraz tu jest ta postać, tu wam też pokażemy, tu tobie pokazuję. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Jest to ona. Okejosko, to są te dwie prace. I teraz tu Tomka, też farbami, czadzior ta praca. Wersja pierwsza i wersja druga, pomalowany kosz, dorysowany. Chociaż bardziej mi się ta podoba, to jest taka właśnie trochę pod Brusa. Tylko troszkę nie wiadomo, co to była za postać, może specjalnie było pomalowane, nie? Ale super, bardzo fajny pomysł, bardzo fajna praca, Tomku. Tutaj mamy zdjęcie z Jasiem, który nam przyniósł osobiście. I jeszcze jedna praca, tylko czemu tu jest, obkręcimy ją. Hop, hop, hop. Powiększymy. Powiększymy, obniżymy. Tu też kolorowa, najpierw pomalowana na kolorowo i na szkicowany Oluś w okularkach. Mystery ja będę miał, żebyś Lena, wiedzieli. Lat 9. Czyli jest ta jeszcze, Bartuś, 7,5 lat. Bardzo fajnie. 75 lat. Nie, 7,5. Bardzo fajnie zrobione kredkami, super praca, jesteśmy jakby złapani przez nowego, ultra rzadkiego, tak? Zgadza się? Na niego patrzymy. I tu Antek, lat 5, a to było chyba, czy nie? Nie, nie, było, to nie było. Ale super, też jest super, mega kolorowe i mega żywe kolory, prawda? Super jest torcik, może to dla taty, co miał ostatnią urodziny. I to jest super Oski Księżyc, powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo, 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 bardzo mnie się podobał. Ja coś czuję, podobał. Że tego wybierzesz. Nie wiem, zobaczymy, to już zdarzy się za chwilę. A i właśnie ta super praca, ja muszę wam przybliżyć tą pracę. To wysłał nam, nie pamiętam, zaraz będzie imię napisane, czekajcie. Nie pamiętam, ale mam napisane w mailu, wiesz? Tylko prosiłem, żeby był, a może potem wystawić pracę. Nieważne. Super praca. Właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, o to nam chodziło. Jesteśmy my, są Zinksy. Naprawdę bardzo mi się podoba. Drugi rysunek też. Pozdrawiamy Cię gorąco. Poczekaj, może na drugiej będzie. Tata, to tak? Się stanie, jak dwie osoby wybierą tą samą pracę. No to ja najpierw Ty wybierzesz. Jak wybierzesz taką jak ja, no to ja zmienię swoją decyzję. Dobra, to było, to było, to było. To było. To są te dwie prace, które dostaliśmy osobiście. No to już było wszystko. Jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzimy. Czy któreś nie pominęliśmy? To było. Wszystko było. Było i jeszcze pokażemy, jak głosowali widzowie. Teraz tak, jesteśmy na naszym kanale i tu na społeczności. I tak, w jednej czwórce ta praca była. Sprawdzaj, czy wszystkie były. Tutaj według tych czterech najwięcej głosów dostała opcja, która też nam się bardzo podobała. Później w następnej wygrał ten, tutaj opcja numer 4, w części siódmej. W części szóstej wygrała opcja numer 3, która tobie się też bardzo podobała. Najmniej mi się podobało to. No ale to nie wiem, może ktoś tam znajomi głosowali, a to i tak nic nie zmienia, bo my wybieramy. A bardzo mało głosów była ta praca, co nam się tak podobała. Tylko jest mało wyraźna i może dlatego. Tutaj na przykład wygrała praca Antosia. Tak? Ma najwięcej głosów. O, tu jak byliśmy na strzelanku.
Tutaj wygrała opcja ta. Pierwsza, a na drugim miejscu czwarta, a w trzeciej części wygrał księżyc. W czwartej części, znaczy nie w czwartej, tylko w drugiej wygrały te postacie rysowane kredkami, które nam się podobały. Druga to było to. To fajne. Jeżeli którąś pracę przegapiliśmy, to bardzo przepraszamy, ale wydaje mi się, że są wszystkie pokazane. Tobie też tak myślisz? Mhm. Która ta, no to jest ta, co mi się podobała, czyli pierwsza opcja, ta Enigma jest naprawdę super. Dobra, czas na... Dobra, to jest zupa z bobra. Werble, mili Państwo, proszę bardzo, powiedz, którą pracę wybierasz. Dlatego? Znaczy nie pierwsza, bo są dwie. Jedną wybiera Olek, jedną ja i jedną... Nagrodę pocieszenia. No to szybciutko. Tak, możesz tylko tak jednym zdaniem. Dlaczego? Uwaga. Trzy. Cztery. No to wybieraj myszką. Trzy. Ja mam... Cztery. Tak? Super. Pierwszą. Bardzo się podoba. I styl. Nie miało na to wpływu, że Antoś trochę choruje. Ale też trochę go szkoda. Znaczy, no, nie może być tak, że szkoda. Trzeba współczuć, pomagać. I liczyć, że będzie jak najlepiej. Antosiu, ale praca super. Uważam, że super. Z tą techniką nikt nie zrobił. Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Dla mnie takie, lubię takie opcje zardzewiałe. Opcje... Bo to jest taki, widzisz? Taki trochę zardzewiały. Takie trochę zardzewiałe i tak super, kolorowe. Jest kolorowe. Takie. Brawo, brawo, brawo dla Antosia. Pierwsza praca wybrana. Teraz wybiera tata. I ja tu się waham, bo mam kilka. Bardzo mi się podoba księżyc, bardzo mi się podoba... Przejdź do rzeczy! Nie! Przejdź do bardzo rzeczy. Mi się podoba też Przejdź. Ta, poczekaj. Przejdź. Bardzo mi się Przejdź. Podoba też... Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Ale poczekaj, nie wywieraj na mnie presji. Ale wiecie co? O Jezu, o Jezu. O Jezu, o Jezu. Wybieram opcję tą, która mi się najbardziej jako pierwsza spodobała. I uwaga, Edna, Franek, brawo, Franek, to zawsze mówię, Franek, przywraca, Franek, drugi, mistery, bieg leci do ciebie. I teraz koszulka, tylko musimy wiekowo też wybrać, żeby mógł nosić koszulka, a wszyscy, Antek i Franek, napiszcie w mailu, a gdzie mamy wysłać. Nie tam było do 9 wstania, szybko skoczę po koszulkę. Czyli boksik. Leci do Antosia i boksik drugi leci do Franka, a koszulka mamy jest od 6 do 8 lat. Może na to nie patrzmy, zdecydujmy, bo i tak nie pamiętamy. Do kogo? Ja już wiem do kogo. Bo czekaj, ile lat była ta praca księżyca? Księżyca, no bo ona jest bardzo ładna, z 11. Piękna praca, Tomku. Sorry, że nie wygrałeś. Wahałem się między tobą a Enigmą, ale pierwsza praca mi wpadła i niestety. Chociaż teraz się zastanawiam, że może ty. Ale pierwsze słowo do dziennika, a drugie do słownika. Do śmietnika. Pierwsze słowo do słownika, a drugie do śmietnika. Do dziennika się mówi. Cicho, cicho. Dobra. Decydujemy, kto koszulkę dostaje. Szybko. Poczekaj, no sprawdź po pierwsze tą pracę. Którą? Tą. Tom? Ile? A może no, ile jedno. Lat sprawdź? Ile Dobrze. Lat? Patrzymy ile lat? 7,5. Wybieram tą pracę. Ty Tom? Na pewno? Tak. No dobra. Bartuś, lat 7. Leci do ciebie koszuleczka z jednym zinksiorem. Napiszcie maila. Mamy z nadzieję, adresem. Że trafisz. I bardzo, bardzo prosimy tych, co wygrali, żeby nam zrobili zdjęcie. Oczywiście, które będziemy mogli udostępnić, co trafili w tych mystery boxach, tak, żebyśmy mogli udostępnić i pokazać. I ty, Bartuś, też, co trafiłeś w jakiegoś zimsiora, możesz w tej koszulce zrobić nam zdjęcie i nam wysłać. Bardzo będziemy wdzięczni. Okej, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Żegnamy się z wami. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Gratulujemy Antosiowi, Franusiowi i Bartusiu. Wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za pracę. Wszystkie Naprawdę były piękne. Wszystkie Jakbym miał 10 nagród, to 10 spokojnie bym wybrał, bo prace były przepiękne. I ten księżyc, i to kredkami, co tam my byliśmy.
Tam nie pamiętam, jak miał na imię. Poczekaj, jeszcze tylko sobie. O, ten Szymon. Szymon, to była też super praca. Ogólnie wszystkie, ale niestety musieliśmy wybrać dwie. Dziękujemy, że wysłaliście. Trzymajcie się cieplutko, nie obrażajcie się, jak nie wygraliście, bo będą jeszcze konkursy. Może w następnych konkursach coś wygracie, ale tam patrz. To się żegnamy. To trzymajcie się. Pa, hej, pa, na razie, pa. Pa. Hej, gratulujemy, hej. A, jeszcze jedno. Jednak się namyśliłem i nagroda niespodzianka poleci dla Księżyca, czyli nie pamiętam już dla kogo już wam mówię. Księżyc, coś wyślemy z naszej paki. Tomek, napisz co byś chciał, z której serii jakieś zinksiory, to może ci wyślemy. Znaczy, mi się wyślemy naprawdę ci na... podobał ten Księżyc. Mi też, wahałem się, więc wyślij nam, gratulujemy czwartej nagrody takiej od nas. Brawo, brawo Tomuś.